kanale. Ja jestem Weronika. W dzisiejszym odcinku spędzam 24 godziny w Wenecji razem z Karolem i razem z Górką, ponieważ wybraliśmy się na rodzinną wyprawę właśnie tutaj do Włoch. I teraz pozostaje nam jeszcze transport do naszego hotelu. Tutaj taksówki wyglądają właśnie tak. Także zaraz łapiemy jakąś taksówkę i idziemy się rozpakować do hotelu, a później zwiedzać najfajniejsze miejscówki w Wenecji. A jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby wiedzieć, że to z każdym filmem, żeby nic Was oczywiście nie ominęło. Jeżeli chodzi o hotel, to mamy hotel w samym centrum. Jest to jeden z najlepszych hoteli w Wenecji ze względu na to, że mamy wszędzie blisko. To jest takie miejsce do takiego mega chillowania, bomby. To jest taki główny plac właśnie tutaj. Jak przyjeżdżasz, to jest pierwsza rzecz, którą widzisz zawsze. Okazało się, że nasz pokój jeszcze nie jest gotowy, więc skoczymy sobie na śniadanie. Jedno z piękniejszych miejsc i bardzo polecanych miejsc na śniadanie, które mamy prawie zaraz przy samym hotelu. Cafe Florian jest to jedna z najstarszych, jak nie najstarsza kawiarnia tutaj w Wenecji. Została ona zbudowana w 1720 roku. Jest ona uznawana za najstarszą i jedną z najpiękniejszych na świecie. Górka ogólnie zawsze, jak jesteśmy w restauracji, to się pcha tutaj na moje kolana. Ale się strasznie cieszę, że jesteśmy tutaj z Górką. Serio, mega się cieszę, bo to jest nasza pierwsza taka podróż za granicę z Górką, ale myślę, że będzie ich więcej. To jest dla Ciebie restauracja. Kawa i desery. Herbatka i deser. Zobaczcie, przyszło nam już śniadanie. Bardzo ładnie podane jest, co? Pięknie podane. Pan w ogóle dostawił nam stolik, mamy muffinkę, kanapeczki, świeże owocki. To jest dopiero śniadanko. Zarąbiste. Że widać, że to jest takie jednak miejsce z duszą. O, mewa. To zarąbiste jest tutaj klimat. I w ogóle, praktycznie tak jak Karol wcześniej powiedział, że jest to takie idealne miejsce do chillowania, to tak trochę tutaj jest. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ta kawiarnia należy do najbardziej ikonicznych, najstarszych w Wenecji. I bywały tutaj m.in. takie osobowości jak Charlie Chaplin, Andy Warhol i Ernest Hemingway. Także mega fajnie, że tutaj możemy sobie siedzieć i teraz zajadać takie śniadanko. Wystawić rzeczy, bo akurat udało się, że nasz pokój teraz już został wysprzątany i się możemy szybko ogarnąć, zostawić bagaże i lecimy dalej zwiedzać. Nice. Thank you. Wow. Ale słodko, co? No. Nie, po co? Fajnie, no. A wszystko takie, wszystko złote mają, tutaj taki styl mają. Nie no, serio, w ogóle super i jest wanna. Zobacz, jest idealne światło do makijażu w łazience. Serio, jest idealne. Jest wanna, więc jest subcio. Serio, dorąbany pokój, naprawdę. No, mega mocny. Tu jakaś szafa, lustro, jakieś firany, tu jakiś obraz. Kurde, blaszka. Ściana jest stary z materiału, Vera tutaj wyczaiła. 3, 4. O, kurde. No. Twarde. O, mamy widok na jakieś inne budyneczki. No i fajnie. Najważniejsze, że świeci słonko, bo miała być brzydka pogoda. Miało być dzisiaj pochmurnie, jest słonecznie, więc super. Dobra, moi drodzy, jesteśmy ogarnięci i gotowi na zwiedzanie Wenecji. Mamy dużo punktów na dzisiejszej mapie zwiedzania, ale fajne jest to, że tutaj faktycznie jest wszędzie blisko. Pierwsza miejscówka to ta, którą już mogliście zauważyć wcześniej, która jest po prawej stronie. A właśnie podczas tej kawiarni mieliśmy widok na Bazylikę Świętego Marka. Która chyba, tak jak ja gdzieś przystałem, ale to nie jest już potwierdzona info. Potwierdzona info, została właśnie. 3 razy jest odbudowana. Za pierwszą spłonęła, za drugim ją rozebrano, a to jest trzecia wersja teraz. I właśnie tutaj na tym pałacu urzędowali najważniejsi władcy Wenecji, a tuż obok przyjmowano właśnie gości tutaj tych władców i oni sobie tutaj mieszkali, więc w sumie mieli w czym wybierać. Zaraz obok bazyliki znajduje się dzwonnica Świętego Marka, która kiedyś służyła za latarnię morską. I też są tutaj gigantyczne kolejki, żeby wejść na górę, ale wcale nie ma się co dziwić, dlatego że właśnie z niej jest przepiękny widoczek na całe morze i Wenecję. Dojechaliśmy na górę właśnie. Zobaczcie, faktycznie z każdej strony widać Wenecję. Widać cały ten plac tutaj, gdzie siedzieliśmy na śniadaniu. Tam jak ktoś płynie gondolką, ale co jest fajne, to to, że naprawdę bardzo nam się pogoda udała. Jak zazwyczaj wiesz, na takie wysokie budynki na górę, to strasznie wieje, a tutaj w ogóle nie wieje. Pamiętasz, opatrzona, jak mówiłeś o tym, że tutaj nie ma rzeczy bardzo o zieleni? Nie, to jest jedno z niewielu takich miejsc, gdzie tutaj właśnie otacza nas zieleń i są to ogrody, które Napoleon w 1806 roku zbudował dla mieszkańców i one są otoczone wodą z każdej strony. Serio? Tak, wszędzie jest woda, tu jest gondolka. Która tam płynie i dookoła może się przypłynąć. Dobra, jesteśmy, znaleźliśmy go. Dlatego tak robimy, dlatego że to jest najsłynniejszy most w całej Wenecji, jest to most Westchnień. I co więcej, mam tutaj ciekawostkę, ponieważ zaraz musimy tak koniecznie chłopaczyna zrobić. Już niedługo zajdzie słońce i legenda głosi, że jeżeli zakochani przepłyną się w gondoli właśnie pod tym mostem i się pocałują tam,
to będzie to dozgonna miłość i że będą razem do końca życia. To raz. A druga legenda głosi, uwaga, bo jest bardzo wiele legend związanych z tym mostem, że inne źródła donoszą, że zakochani przepływający pod mostem Wesley szybko wezmą ślub. Aha, i zaciągnęła mnie baba. Tak, jeszcze jest ciekawostka, że ten most służył do przemieszczania więźniów z pałacu Dożów do więzienia. Zanim zachód słońca i gondola, to jeszcze wybieramy się teraz do muzeum Leonardo da Vinci, ponieważ właśnie mega tutaj jest ciekaw. To muzeum i tam znajdują się różne eksponaty. Też jestem bardzo ciekawa, mamy tam 20 minut na piechotę. Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę i nie da się tutaj przejść na drugą stronę, ponieważ właśnie jest wszędzie woda, więc czekamy na łódkę. 2 euro płaci się za to, że pan tutaj z taką łódką cię przepłynie na drugą stronę. Chmurka gotowa na rejs? Na drugą stronę. No, mamy żydowskie miejsca. Tak się tutaj bujamy, że Karol się boi zaraz, że spadniemy. A już dopłynęliśmy do brzegu. To trwało naprawdę faktycznie jakieś 2 minutki. My lecimy teraz już do muzeum. Cała wycieczka trwała już długo, w sumie pół godziny już idziemy. Mega mocny sklep z maskami. Że to jest przebranie tego doktora pandemii? Tak. Epidemia dżumy? Wenecja słynie z tych masek i zwyczaj jak właśnie się kupuje pamiątkę z Wenecji, to zazwyczaj jest to właśnie maska. Przeróżniaste są tutaj te maski. Pan sobie tutaj na miejscu, zobaczcie, to wszystko robi, przykleja do tych masek i w ogóle. To jest zajebiste. Smok. Przerażające. Pierwsza pizza na kawałki. Już nie mogliśmy wytrzymać, zgodnialiśmy. Idziemy później do restauracji, ale już chcieliśmy spróbować tej włoskiej pizzy. No, ale wygląda na dobrą, co? Taka cieniutka. Ale jest zajebista. Ten ser. Ej, dobra. Mhm. Mega dobra. Włoska pizza jest zajebista. Dalej nie dotarliśmy do tego muzeum. Pani nas wpuściła jako ostatni gości. Ostatnie wejście jest godzinę przed zamknięciem, więc to jest bardzo ważne, żeby być tutaj wcześniej. Ja panią prosiłam, żebyśmy mogli szybko zrobić wycieczkę i sobie szybko to przejść i zobaczyć, bo jednak już możemy nie mieć takiej okazji. Gdzieś to, ja to widziałem na żywo. Tak? Gdzieś, no. Ja nie. O, Adama z Asiczką też bardzo długo wyszła w Krakowie chyba... i nawet nie wcale nie wyszła jest w Krakowie. No. Leonardo da Vinci uważany jest za ojca soczewy kontaktowych. Soczewki korekcyjne mające kontakt z rogówką zostały opisane przez Włocha w 1508 roku. Fun fact, Leonardo da Vinci pisał od prawej do lewej strony tak zwanym pismem lustrzanym, czyli zupełnie inaczej niż nas uczono pisać. O, to jest ten most da Vinciego, co był na twoje 5 minut jako zadanie. Ziomal już ogarniał helikopter w tamtych czasach? Wszystko wymyślił. Patrz, do wyciągania ultraciężkich rzeczy takie coś, nie? A wszystko wymyślił, no. Wszystko ci dało, to wymyślił. Zębatka taka, jak z roweru. Ze skóry sobie. Tutaj na każdym kroku są takie sklepiki, kioski z pamiątkami, a jak wiecie, my mamy z Karolem taką tradycję, że zawsze z jakiegoś miejsca, gdzie pojedziemy razem, przywozimy sobie wspólnego magnesa. No i oczywiście też będę mieć magnes dla was, także piszcie koniecznie w komentarzu, dlaczego chcielibyście wygrać takiego magnesa i dołączcie tam swoją nazwę z Instagrama, ponieważ za pomocą tej nazwy się z wami skontaktuję. Za nami jest teraz most Rialto, jest to najstarszy most w Wenecji. Jest to most, który połączył oba brzegi Canale Grande. Licznie tu jest, jednak widzowie, jest most. To nie tak, że nie ma mostu i trzeba zawsze przebywać, ale zachodzi słońce, to oznacza, że co? Musimy lecieć na gondolę. Co jest fajne, to to, że tutaj jest widok, tutaj jest uliczka, na której musimy normalnie spacerować i tutaj też jest z drugiej strony widok. Ale jest mnóstwo ludzi, my jesteśmy teraz na tygodniu i tak jest mnóstwo ludzi. Ja to jest takie miejsce, że tutaj myślę, że nie ma dnia, kiedy nie, było, nie będzie ludzi, to zawsze są, nie? To prawda, szczególnie, że i tak bardzo wiele osób zdaje sobie sprawę, że jakby Wenecja jest miejscem, które może po prostu zatonąć. Plus no to jest 100% turystyczne miejsce, w sensie tu nic nie ma innego. Taki rejs z gondolą kosztuje 100 euro za taki klasyczny rejs, no 40-minutowy, gdzie wraca się do tego samego punktu. Ja się go zapytałam, czy mógłby nas wysadzić w restauracji, którą upatrzyłam. On powiedział, że oczywiście mogę was wysadzić, ale jeżeli zapłacicie mi za powrót. Pan nam tutaj wybrał niebieską gondolkę, można sobie w ogóle brać kolory, ale one są też wpisane do osób, więc bardziej mu zależało, żebyśmy popłynęli z nim. Teraz wszyscy chcą płynąć czerwonymi gondolami, a kiedyś czerwone gondole były wykorzystywane tylko w takich celach, po prostu, żeby przewozić coś ze szpitala, tak? Tak, szpitalnych. Szpitalnych. No. Właśnie te bardziej zamożne gondole to były właśnie te niebieskie, a teraz się to zmieniło, bo ludziom bardziej się podobają czerwone. Pan właśnie nam opowiada to, o czym wcześniej wspominałam, czyli właśnie po prawej naszej stronie znajduje się więzienie, a po lewej stronie pałac i tutaj właśnie tych więźniów przeprowadzali z pałacu do więzienia i przepływamy właśnie pod mostem westchnień. Oj, starando! Oj! Bo żeby pływać po tych kanałach, musisz mieszkać tutaj ogólnie. Niekoniecznie chyba stąd być, ale że mieszkać tutaj musisz, tak. I wtedy możesz pływać sobie już po kanałach, a tak no to tylko do portu możesz przypłynąć, nie? Jak
O, Beskitu, patrz, podrzuca pakciuchem. Ona właśnie opowiedziała o tym, jak kilkukrotnie już, jakby wielokrotnie była już znana Wenecja i właśnie mówi, że zawsze ta woda codziennie podnosi się na poziom tej... tego oj, Primando! Oj! A, płynie inne... Ktoś płynie. Ale w ogóle Włosi są do siebie bardzo mili, szczególnie mężczyźni. Oni ogólnie cały czas się, wiesz, witają przytulasami, pocałunkami czasami. Oni są tacy właśnie bardzo uczuciowi. Ale mega fajnie przypłynąć się gondolką. To jest jedna z tych rzeczy, które powinno się zrobić tak must have w Wenecji, nie? Fajnie, fajnie. Bo też pan coś tam poopowiadał ciekawego. Tak, dużo się dowiedzieliśmy. Można dowiedzieć, że na przykład jest tutaj ponad 100 wysp, połączone ponad 400 mostami. Tak. I na każdej wyspie jest osobny kościół, na każdej. Dobra, dopłynęliśmy już w sumie w to samo miejsce, w którym wsiadaliśmy. Nie zdecydowaliśmy się jednak na restaurację, bo było zbyt miło. W sumie fajnie się tak płynęło. I stwierdziliśmy, że się przejdziemy już pieszo na kolację. No i super, wylądowaliśmy, jesteśmy na lądzie. Lecimy teraz szybko do hotelu, zostawimy chmurkę, przygotujemy się na kolację. Zjadłam te pałeczki, które są tutaj we Włoszech. Zawsze jak z rodzicami jeździłam, to zjadałam te pałeczki. W ogóle zobaczcie, jakie jest klimat tej restauracji, że można sobie właśnie zjeść przy tych kanałach, więc to jest super. Dobra, ja na pewno biorę carbonara, nie ma innej opcji. Nigdzie nie udało mi się znaleźć tak dobrych tych pałeczek w Polsce, jak tutaj są. Mamy tutaj muszle, musieliśmy spróbować muszle i krewetki i carbonarka. Co prawda nie wygląda to jak carbonarka, bo wygląda to jakby było z jakąś szyneczką. Nie mam bardziej, ale to nie jest carbonara. Ogólnie jest okej. Nie jest to coś, co oczekiwałam od tej restauracji będąc we Włoszech. Ristorante centrale. No dobra, ale przenieśliśmy się do innej knajpki, bo w tamtej rzadko tak, że mówię, że czegoś nie polecam, a tego nie polecam. Tam nie było dobre jedzonko i uważam, że jak tam byście poszli na włoskie jedzonko, to byście się zrazili i powiedzieli, że jest niedobra. A pizza włoska jest przepyszna i carbonarka też jest przepyszna, tylko trzeba je zjeść w odpowiednim miejscu. I teraz uwaga, to będzie odpowiednie miejsce. Zobaczymy, ale ma lepsze opinie. Kalmar. 6,5 na 10. Carbonarka? 8,5 na 10. Dobra. O, jest cienka. Wygina się, ale nie odlatuje. Dobra. Bardzo dobra, no. Podsumowując, moi drodzy, tutaj było zdecydowanie lepsze jedzenie i była bardzo dobra pizza, więc tą pizzę w Wenecji polecam. Pierwszy dzień za nami w Wenecji, zjedliśmy smaczne jedzonko, teraz idziemy się położyć, idziemy też do chmury i widzimy się jutro na śniadanie, ponieważ jutro przed nami też bardzo ciekawy dzień. Witam Was w kolejnym dniu. Właśnie wstaliśmy i lecimy na śniadanie. Zdecydowaliśmy się, że pójdziemy na śniadanie w hotelu. Patrząc, jaki standard jest tego hotelu, to na pewno śniadanko będzie podobne. A później mamy zaplanowaną fajną wycieczkę, więc szkoda tracić czasu i lecimy na śniadanko tutaj. Ale zobaczcie, jaki to jest styl na tym śniadaniu. Mocno jest chyba. Trochę się czuję, jakbyśmy w Irlandii w tym dworze. Tak. I tam była właśnie taka sala. Tak dostrojona jeszcze. Tak, taka sala z takim ogromnym stołem, a tutaj jest właśnie parę podobny vibe. Ej, ale co trzeba im przyznać, że tutaj w tym hotelu jest cały czas tak, że wszyscy są mili, każdy gdzieś tam chce ci pomóc, ułatwić coś i tak dalej, tak dalej, nie? Naprawdę. Spróbuj. Mega dobry. O Jezu. W ogóle wydaje mi się, że będzie dobre tutaj. Rozpoczynamy dzień, idziemy na pierwszą atrakcję, a będzie to wycieczka na inną wyspę. Dzisiaj jest zdecydowanie ładniejsza pogoda, świeci słonko od rana i no też jest więcej ludzi. W Wenecji jest też tutaj mnóstwo takich stanowisk właśnie z pamiątkami, więc patrzcie na ceny i nie kupujcie na pierwszym lepszym stanowisku. Kolejna podróż taksi łódką, dlatego że wybieramy się na wyspę Burano. Jest to wyspa niedaleko tutaj centrum, na nią się płynie 40 minut i jest to przepiękna wyspa, którą na pewno kojarzycie z Instagrama, bo tam mnóstwo instagramerek robi sobie fotki. Jest to taka kolorowa wyspa z kolorowymi budyneczkami. A tam po prawej stronie znajduje się wyspa Spentarna. Tutaj, jak możecie zauważyć, jest normalnie wyznaczona droga, po której mogą pływać łódki. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj na lądzie na wyspie Burano. Już widać te kolorowe domki. No skąd, patrzcie tutaj. Te pobliskie wyspy są oddalone tutaj mniej więcej około godzinkę właśnie tą taksówką wodną, a jeżeli chodzi o transport taki publiczny, czyli tymi większymi takimi łódkami albo statkami, no to nimi się płynie tutaj około półtorej godzinki. Ale są zdecydowanie tańsze, więc trzeba sobie obliczyć czasowo, jak to zrobić. My będziemy tym transportem wracać. Ej, no przepięknie to wygląda. W ogóle tutaj, zobacz, przy każdym domku jest łódź, nie? Prawie przy każdym. Każdy domek jest tutaj innego koloru i fajne jest to, że faktycznie są takie całkowicie inne kolorki, nie? Obok siebie, no, więc to zarobi się tak
kontrastuje. No i możemy wziąć, uwaga kochanie, kolejny magnes, bo już jesteśmy na Burano. Więc ewidentnie Burano też możemy zabrać. Podobacie? No. Tak, i bierzemy. Tutaj jest fajnie właśnie, bo tu wszystkie te domki tam są takie same, tak samo zbudowane, ale inny kolor mają tylko, nie? To jest ładne. Zrobiliśmy na szybko fotę pamiątkową właśnie tutaj z Burano i idziemy zobaczyć dalszą część wyspy. Ale tutaj się trochę czuję jak na Santorini, są takie wąskie uliczki, właśnie są te wszystkie jakieś butiki. Ale my teraz idziemy w poszukiwaniu krzywej wieży na Burano. Na Burano jest właśnie taka wieża, która jest krzywa i jest ona w centrum Burano, więc tam się teraz kierujemy. O, i teraz trafiliśmy na taki główny placek w Burano i faktycznie tutaj jest zdecydowanie więcej ludzi i tutaj jest pełno budek, jest pełno restauracji. Tam wydawało się taka niepozorna ta wyspa, nie? No właśnie, taka spokojniutka. Tam takie mieścina, a tutaj już takie miasto konkretne. No i przypominam, że dzisiaj miało być 15 stopni, a jest tak gorąco, że ja tutaj serio, mi jest strasznie ciepło. Po mojej prawej stronie znajduje się kościół San Martino, a po lewej właśnie krzywa wieża w Burano. Faktycznie widać, że ona jest krzywa. Jak widzicie, ona jest trochę przechylona w tę stronę. Żeby dojść do tego domku, musimy przez takie wąskie uliczki, typowo włoskie właśnie, fajne, co? Tutaj znajduje się najbardziej kolorowy domek na całej wyspie Burano. I faktycznie jedno jest bardzo kolorowe, zdecydowanie zobaczcie, jak ktoś sobie tutaj zdecydowanie poszalał. Jesteśmy teraz w Devil Pizza, jedna z najbardziej polecanych miejscówek do zjedzenia na Burano. Co więcej, to nie jest restauracja taka typowa, ale to jest pizza na kawałki, a jak wiemy, wczoraj była pyszna pizza na kawałki, więc zaufam. 12 euro kosztują 4 kawałki. Nie jest spalona. Dobry sosik, dobry ser, ale wczorajsza była lepsza, bo miała takie puszyste brzegi i jest świeżutka. Wczorajsza jednak była o pół punkta lepsza i ta ma 9,5, a tamta miała 10. To mówię o tej w restauracji. Chcę kupić jakąś pamiątkę dla Nadusi też, żeby kupić jakąś maskę. To jest zawsze fajna pamiątka i to jest coś, co kojarzy się z Wenecją właśnie maski. A Nadusia nie ma takiej, to przywiozę Nadusi właśnie taką maskę w jej ulubionym kolorze. Hello! Polecam ci stracetelę, stracetela jest mega dobra. Ja polecam ci jedyne lody, jakie można jeść, a nie wiem. Myślałem, że często są takie twarde te lody, ale tutaj chyba we Włoszech mają dobre po prostu. Tak, oni robią sami. Czekamy teraz właśnie na tramwaj wodny, tutaj są różne numery. Tak, jest 12 i 14, my będziemy wracać do centrum 14. 22 zapłaciliśmy za 3 bilety. I jest to bilet jednorazowy, ale można kupić za 20 euro całodniowe i można jeździć do Woli. Oni tutaj nie czekają za długo, oni od razu musisz się spakować i siadać i płyną. Dokładnie to samo miejsce nas odwiózł tramwaj za 8 euro, co tamten ziomar za 140. No nic, to oznacza tylko jedno, że polecamy wam bardziej tramwaj, bo faktycznie płynie się o 20 minut dłużej, czyli płynęliśmy dokładnie godzinę, ale no za 8 euro. Mamy jedzenie z takim widoczkiem, tam pływają gondole, tam jest most. No ja jem z tobą, nie? Margheritkę i carbonara. Testy. Takie 6,5 na 10. Dobra, daj mi. Bardzo smaczna. Serio? Najlepsza do tej pory, które jedliśmy we Włoszech. To jest właśnie idealna karbonarka. Jest boczuś, taki niespalony, ale taki idealny. Jest jajko, jest pieprz. No, dobra. To mi bardziej smakowała ta wczorajsza. Dobra, bardzo dobra. Tak? No. Bolognese było takim backupem, nie? Że jak nam to się posmakuje, to sobie zjemy bolognese. Bardzo dobra. A bałem się, że to będzie taka pierwsza restauracja pieprza i tak będzie średnio, ale jest okej, okay, spoko. Jest naprawdę bardzo dobre. Jedyne co mnie martwi to, że jest tak mało trochę sera. Prawda? Mocno czuć ten pomidorkowy smak. Dobra. Tutaj wczorajszej było bardziej czuć właśnie serek. Ja wolę bardziej serowy, ale to bardzo dobra też. Kochani, te talerze mówią same za siebie. Było naprawdę bardzo dobre. Tą miejscówkę wam polecam i na pewno jeżeli będziemy tu kiedykolwiek jeszcze w Wenecji, to tutaj wrócimy, bo było naprawdę bardzo smaczne jedzenie. Moi drodzy, minęły już 24 godziny w Wenecji. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, żeby było więcej odcinków z tej serii, gdzie spędzam w danym mieście 24 godziny. Pomóżcie mi koniecznie w komentarzach, jakie kolejne miejsce powinnam odwiedzić. No i subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o tym, koniecznie klikajcie w przycisk z dzwoneczkiem. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym filmem, będziecie dostawać powiadomienia i niczego nie przegapić. Do zobaczenia. Cześć!